Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, widzę, że jest bezchmurne niebo, ciekawe ile jest stopni, a my na razie zawsze najpierw wyciągam jakieś ubranka dla Lili, jakiegoś tutaj bodziaka pod spód, bo nie ma, nie, ten jest jeszcze za duży, o, jeszcze 86, okej, spodenki jakieś, bluzeczkę i zaczynamy dzień. I wybrałam taki komplecik, on jest hamon, w ogóle rozmiar 80 to jest, mimo że Lili nosi 86, ale on jest taki duży w ogóle z hamon, niektóre rzeczy są ciut większe, więc fajnie, bo jeszcze wynosi. Może nie wydaje się w tej szafie tak idealnie, ale w porównaniu do mojej szafy to tutaj jest naprawdę mega porządek. Tutaj Lili ma bluzy, dresy, one są zresztą na Vinted, ja już wystawiałam sobie. Tutaj Lili ma bluzy, tam ma swetry takie rozpinane, bluzeczki, jakieś dresy, spódniczki, spódniczki, sukienki i tam krótki rękawek, ale oczywiście jeszcze ma w praniu dużo rzeczy, bo wczoraj właśnie prasowałam, tam też jest trochę, ale chyba nie ma aż tego aż tak dużo. W każdym razie ma właśnie ładnie ułożone też, bo chciałam mieć tak ułożone. Chodź, 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 mieszamy, tak? Mieszamy? No. No mieszaj, mieszaj, brawo! Tu mieszamy. Mieszamy, o tak. No. Mieszamy, Lileczko. Mój mały pomocnik mi pomaga. Brawo! No, ta łyżeczka nam się zatopiła. No, mieszaj, myszko, mieszaj. A my dzisiaj robimy placuszki, racuchy z jabłkiem i z gruszką, więc Lilusiu mieszamy w miejscu i w powietrzu, więc kroję teraz w kostkę i, no, i będziemy smażyć. Powiem wam, że mega ogólnie ważne jest to, żeby dzieci w kuchni pomagało. Ja wiem, że mogłabym to zrobić szybciej, nie miałabym bałaganu. Lili by nie zjadła, tutaj, a nie, owoc, okej. Ale to jest bardzo ważne, żeby dzieci pomagały. To dla dzieciaków jest mega frajda, szczególnie jak macie na przykład niejadki. Żeby wam w kuchni pomagały, to na pewno chętnie zjedzą to, co same zrobią. No, my robimy racuszki, teraz Lili tutaj powiedzmy, że miesza, ale no, jest jeszcze malutka i tak mi bardzo dużo pomaga. Tak to by krzyczała, że wiecie, że nie ma zainteresowania, a tak ze mną robi i jest wszystko git, możemy robić razem. I nasze śniadanko gotowe, mamy racuszki, serek wiejski i owocki, także idziemy jeść. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm cześć, ja się chciałam z wami w ogóle przywitać w tym vlogu, bo jeszcze się nie przywitałam, a u nas dzień się już na dobre, jak widać, rozpoczął. Już jesteśmy, jak widzieliście, po śniadanku, po ogarnięciu się, po sprzątaniu porannym i jesteśmy na placu zabaw. Także jedyne, co wam powiem, że tutaj między blokami dosyć wieje. Mimo tego, że jest słońce, to właśnie dopiero tak wychodzi słoneczko, bo mamy godzinę 11, my już tyle zrobiłyśmy, ale chyba tak to jest, że nawet nie, chyba jeszcze nie ma 11, że po prostu z dzieckiem się wszystko robi szybko rano. Zawsze jesteśmy właśnie z rana na spacerze i teraz jak jest tak cieplutko, to wychodzimy też po obiedzie, czyli wiecie, tak 15-16. A w ogóle w tym filmie chciałam powiedzieć, jak dużo się zmieniło, jak Lili skończyła roczek, bo ja wam chyba tutaj tak oficjalnie nie mówiłam, kiedy Lili zaczęła chodzić, a było to właśnie
jakoś tydzień po roczku, tydzień, może dwa tygodnie. Ona już dawno sobie, wiecie, chodziła wokół mebli i tak dalej, ale tak tydzień, dwa tygodnie po roczku zaczęła puszczać się po prostu i wiecie, robi sobie kilka kroczków. Muszę tutaj kusnąć do Lili i tak po prostu z tygodnia na tydzień coraz więcej chodziła, aż po prostu sama. Ja wiecie co, też czułam, że ona będzie chodzić, kiedy ona będzie się czuła gotowa do chodzenia, bo ona jest bardzo ostrożna i też dzięki temu tak naprawdę nie wywalała się jakoś bardzo, nie miała wiecie jakichś mocnych upadków, także jestem z niej bardzo dumna i w ogóle jej pierwszy spacer w bucikach to był właśnie już w MLK-ach, takie buty jej kupiliśmy jako pierwsze. Przeszła, no może niedużo, z 300 metrów, a za drugim razem już całą ulicę, a za trzecim razem już jesteśmy bez wózka i praktycznie już wózka nie bierzemy, bo ona i tak w nim nie chce siedzieć, a tu tylko wiecie, jest dla mnie problem, żeby ją jak chce wziąć na ręce czy tam wózek, a więc nie bierzemy. I to, co się na pewno zmieniło po roku, to też to, że Lili jest bardzo taka uczuciowa, kumata, taka wiecie, rozumna i bardzo dużo mówi. To już mama, tata, buty, dzidzia albo dzi na dziecko. O, hał-hał mu, wszystkie takie rzeczy, papa, mniam. I w ogóle można się jej coś zapytać i ona odpowie, wie o co chodzi, o co mama pyta, czy chce... O Jezu, spójrz sobie na oczka. Wie, czy pokaże, czy chce spać, jak się pytam, jak mówię, że jedziemy do dzieci, wie o co chodzi, na spacerek wie o co chodzi, więc teraz o wiele łatwiejsza jest, tu myszko syp, zobacz, tu, o wiele łatwiejsza jest komunikacja, zobacz. Ale dzisiaj ogólnie będzie fajny dzień, bo wrócimy, idziemy na drzemkę, zjemy potem obiad, a po obiedzie ja wychodzę i mam takie 2-3 godzinki dzisiaj dla siebie, mianowicie jadę na masaż. Kupiłam sobie, słuchajcie, chyba z 1,5 miesiąca temu godzinkę masażu, tak po prostu miałam wtedy taki dół i stwierdziłam, nie, ja muszę coś zrobić dla siebie, więc kupiłam sobie masaż, więc to właśnie dzisiaj przyszedł ten czas właśnie na masaż i też muszę jechać do Oszą, bo muszę zwrócić z Sinseya kilka rzeczy. Ze smyka muszę odebrać jej wiaderko, chociaż powiem wam, że ostatnio się zdarzyło, że pierwszy raz nie było mnie 4 godziny w domu, co się nie zdarza. Nigdy jeszcze tak nie było, właśnie pierwszy raz się zdarzyło i Lili była tak szczęśliwa, słuchajcie, że wróciłam, ale teraz się fajnie ciepło zrobiło. Tak była szczęśliwa, że jak wróciłam, że słuchajcie, 30 razy biegła, przytulała mnie, odchodziła, biegła z powrotem, przytulała mnie, odchodziła. To było takie kochane, po prostu tak się stęskniła i tak była szczęśliwa, że wróciłam, że ach, to było piękne. No ale mówię, pierwsze takie nasze rozstanie na 4 godziny. Nawet jak szliśmy do kina, to były, wiecie, takie 2 godziny, 2,5, bo się spóźniliśmy. No, a tutaj tak długo, także dzisiaj mniej będzie z 3 godzinki, ale taki czas też jest potrzebny, także my się bawimy. I jeszcze później się do was odezwę. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ja już jestem właśnie pod hotelem, idę na masaż do River Style, bo kiedyś już tutaj byłam, zresztą wiele razy, jeszcze z moją mamą nawet. I tutaj bardzo dobrze masują, więc jeśli szukacie dobrego masażu, to na pewno tutaj, dlatego też się tutaj zapisałam. Poza tym zapisałam się tutaj przez aplikację Moments. To nie jest reklama jak coś, ja po prostu nie lubię dzwonić i umawiać się przez telefon. A tak wiecie, jak Lili sobie na przykład śpi, kurczę, coś nie mogę was ustawić, to ja sobie po prostu, wiecie, grzebię w telefonie i
wybieram sobie dogodny termin i nie muszę, wiecie, czekać na wolny sygnał, rozmawiać z kimś i tak dalej, i tak dalej. Poza tym chciałam, że tak w międzyczasie, jak już tutaj jestem, powiedzieć wam, że mega ważne jest to, jak jest się mamą, żeby też poświęcać czas sobie, bo na przykład dla mnie wyjście do kosmetyczki, zrobienie paznokci nie jest w ogóle relaksem. Jakbym, wiecie, mogła tego nie robić, to bym tego nie robiła, ale lubię mi zrobione paznokcie, ale wiecie, same wyjście do kosmetyczki nie jest dla mnie żadną formą odpoczynku. Ja tak powiem szczerze, że ja nie potrzebuję od Lili odpocząć, ale potrzebuję zrobić coś dla siebie i w tym roku sobie obiecaliśmy właśnie z mężem, żeby więcej czasu poświęcać sobie wzajemnie, samemu, tak samo ja sobie. Nie jest to takie proste, bo Lili ma teraz taki czas, że bardzo za mną tęskni, bardzo jest za mną, to jest chyba taka mamoza i nie jest łatwe nawet, powiem wam, no teraz już może jest łatwe pójść na górę, bo mamy dom, więc mamy piętro jeszcze. Bo już za mną tęskni, płacze przy bramce i tak dalej i chce iść do mnie na górę, choćbym tam nic ciekawego nie robiła. Teraz troszeczkę łatwiej, jeśli ze mną rozstaje, ale to minął około miesiąc od tego czasu, więc jest trochę lepiej. No ale jeszcze to nie jest to, ale jakoś to się nam udaje. Z mężem też byliśmy w tym miesiącu w kinie, w kwietniu już za chwilę idziemy do teatru, więc w ogóle chyba nigdy nie byliśmy razem w teatrze, więc też fajna taka okazja. Teraz idę na masaż, na dzień kobiet dostałam w ogóle taki pakiet spa od męża, 3,5 godziny masaż, jakiś peeling całego ciała, sauna, coś tam, masaż chyba stóp, głowy, w ogóle cała taka seria, więc się mega cieszę. Muszę się właśnie umówić, ale wtedy tam muszę już zadzwonić, a nie lubię dzwonić. Ale warto pamiętać, żeby zrobić coś dla siebie. Miałam fajne takie wyzwanie na Instagramie, pisałam z wami, żeby robić coś codziennie, na przykład przez tydzień dla siebie w miesiącu. I wiecie, to jest nawet zrobienie sobie ulubionej herbaty, zrobienie sobie kąpieli, wyjście samemu na spacer. Ja ostatnio zaczęłam wychodzić na rower, bo w ciąży jeździłam trochę na rowerze, ale chyba tak do trzeciego miesiąca, później już się troszeczkę bałam, a teraz mi mąż napompował koła, odświeżył i musimy go jeszcze tylko umyć, ale już na nim jeździłam, więc mega się cieszę. W ogóle ten plac zabaw, na którym dzisiaj byliśmy, to też go odkryłam, jak byłam na rowerze sama, więc to jest też super. Ale tak naprawdę mam ochotę zamontować fotelik i po prostu Lili wziąć ze sobą, bo ja uwielbiam, jak ona mi towarzyszy. Wiecie, to jest taka moja kumpela, oprócz tego, że jest moją córką, uwielbiam z nią przebywać. Więc chciałabym ją zapakować właśnie i jechać z nią gdzieś dalej, bo ona tylko, wiecie, chce na nóżkach. No a na nóżkach no, też nie dojdziemy czasowo wszędzie, więc fajnie by było ją gdzieś przewieźć. Dobra, tyle gadania, idziemy na masaż. Potem jeszcze muszę wpaść, bo w tym oszołom byłam normalnie na sekundę, bo były takie korki, że tylko wpadłam oddać te rzeczy do Sinseya, odebrałam w smyku tą paczkę i tyle, a muszę jeszcze kupić bloki takie A3, bo chciałabym, żeby Lili rysowała na takich wielkich kartkach, więc może jeszcze wrócę, zobaczę, jak mi tutaj szybko pójdzie, mam nadzieję, że nie tak szybko, bo to będzie przyjemne, więc pamiętajcie również, żeby robić coś zawsze dla siebie, a teraz lecimy. I zaczynamy, już idę się przygotować, to znaczy w sumie jestem przygotowana, ale położyć. Klimacik jest, wziąłem sobie wodę, bo oczywiście mi gorąco. Poprosiłam o otwarcie okna. Dobra, czas zwolnić i czas dla mnie. I już po masażu i co się okazało? Lewa strona spięta. Od czego? Od noszenia Lili na lewej stronie, bo prawą rękę potrzebuję, więc super. Muszę zmienić rękę. I udało mi się dojść jeszcze na moment do tego show. Weszłam też do Pepco i kupiłam. I pokażę wam teraz, co kupiłam w Pepco. Takie zwykłe dwie ramki A4 za 7 zł, bo chciałabym jednej babci i drugiej dać laurkę. Lili już rysuje i chcę zapakować jeden z pierwszych rysunków właśnie dla jednej babci, dla drugiej. Mam nadzieję, że się ucieszą z takiego prezentu, bo my już mamy wsadzony Lili rysunek i kupiłam mi taki duży blok do rysowania. W sumie przydałby się jeszcze większy. W ogóle jakie ceny są? Ten kosztował chyba 6,50 za blok, były za 8 zł, za 9, masakra. I wzięłam też dla Lili takie farby do malowania palcami, także zobaczymy, najwyżej wiecie co, posklejam tą kartkę, żeby była taka mega wielka, albo w sumie kupię jeszcze tym
wiecie, w takim papierniczym. Zobaczę, w każdym razie wzięłam to i wzięłam w Pepco od razu też dla naszego kolegi małego taki, taki komplecik. On kosztował Pepco 35 zł i jest w tej kolekcji organicznej, więc bardzo mięciutki, bardzo miły, w takie tutaj owieczki i do kompletu są też takie przefajne spodenki, także mam nadzieję, że się spodoba mamie i jemu, także takie zakupki idę włożyć właśnie to jeszcze do idę włożyć ramki do Jezus, już mogę się wysłowić, obrazki do ramek. A w smyku odebrałam Lili wiaderko, bo jak potrzebowałam właśnie na dwór, to nie było jeszcze Pepco, zresztą zanim ja się do Pepco bym wybrała, to zdążyłam zamówić, no było już Pepco, no ale te wydaje mi się, że jest lepsze, ale kosztowało niedużo, po 20 zł, w Pepco co prawda 10, ale mniejsze. Ja już, słuchajcie, przyszłam sobie zmyć te resztki makijażu, co mi tutaj na twarzy zostało. Lecę trochę pochillować z mężem, zjeść coś, ale chciałabym już tego vloga zakończyć. Myślę, że on i tak jest dosyć długi, bo dzisiaj był bardzo długi dzień. Naprawdę bardzo długi. Fajnie, że zrobiłam coś dla siebie. Fajnie jest do czasu właśnie coś dla siebie zrobić. Wy również pamiętajcie, żeby coś dla siebie od czasu do czasu zrobić. Dajcie mi znać, czy postaracie się właśnie chociaż tak, wiecie, raz w tygodniu zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, czy tak jak mówiłam, mała herbata, spacer samotny, przejechać się samemu rowerem, cokolwiek co możecie zrobić przez chwilę sami, także ja do dzisiejszego dnia jestem bardzo zadowolona, cieszę się, że tak to wszystko się potoczyło, Lili już śpi, także ja się ogarniam i chciałam się właśnie z Wami już pożegnać. Napiszcie mi w wiadomości, znaczy w komentarzu na dole, co w ostatnim czasie zrobiliście dla siebie lub planujecie zrobić, jeśli czasem o sobie zapominacie, bo wiem dobrze, jak to jest na co dzień, że łatwo jest o sobie zapomnieć, a nie można tego robić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się niedługo w kolejnym filmie, dlatego oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Pa, pa.